To była nocna wyprawa. Wyprawa w tropiki. I nasza bohaterka, Krystyna. Krystyna, gdzieś, gdzie jest daleko, gdzieś, gdzie temperatury są gigantyczne i gdzieś, gdzie szerszenie są wielkości ręki. I tam trafiła nasza bohaterka, Kryśka. Kryśka, która podróżuje po całym świecie, wędkuje wszędzie. Dzisiaj poluje na suma, w miejscu pięknym, ale i niebezpiecznym. Polujemy w nocy, na spławik, co wcale nie jest takie proste. Grunt to grunt. My w nocy i na spławik. Oczywiście sumy, jakie tutaj mamy, to są między innymi sumy czerwono-ogonowe, sumy bardzo ładne, sumy waleczne, ale oczywiście waleczny to musi być ten bydlak. Udało się Kryśce trochę sumów namierzyć. To zapis tej przygody. Spławik, wędka, haczyk, mocna żyłka, ogolone pachy i walka. Wędkując w nocy na spławik, musisz być bardzo cierpliwy. Ryba od razu nie bierze. Co ważne również, musisz być przygotowany na cholernie szybkie zacięcie. Powtórki nie będzie. Ryba bach i ty bach. No i walka. W nocy walka oczywiście nie jest taka prosta. Ty masz wzrok taki, że w nocy nie za dobrze widzisz. Kot, który jest w tej dżungli, tygrys, owszem, on ciebie widzi z oddali. Wie, czy jesteś opłacalny, aby na ciebie skoczyć. Czy... ma to sens. Ryba, którą Kryśka tutaj szuka, jest generalnie na głębinie. Trzeba kombinować z gruntem tak, żeby dobrze go dopasować. Są tutaj takie dziurki również, mniej więcej 2,8 metra i 3 metra. Tam można też kombinować. I tak Kryśka też zaczęła kombinować. Ale generalnie w tym kwadracie jest! Gdzie jest Kryśka? Kręci się sum. Nie tylko, ale dzisiaj chodzi o suma. Walka! Podczas takiej walki praca hamulcem to podstawa. Umiejętnie ustawić, aby żyłka nie pękła. Asekurować jakby co? Szczytówką. Ruchy robić prawo, lewa i do tyłu, żeby ryba nie poluzowała żyłki. Wydaje się wszystko bardzo proste. Nie do końca. Nie jeden amator, który przyjechał tutaj w te miejsce, stracił rybę, stracił wędkę, stracił buty. I tyle go widzieli. Bardzo spokojny ruch. Ryba powoli słabnie. Kryśka już ma ją blisko kładki. No i jest! Sumy czerwono-ogonowe to są sumy jedne z najpiękniejszych, które możemy spotkać w grach wędkarskich. Oczywiście
Jedne wyglądają lepiej, drugie gorzej. Te akurat w tej gierce wyglądają bardzo, ale to bardzo, bardzo ładnie. No, ale to trzeba złapać jeszcze takiego giganta, trofkę, że tak powiem, legendarnego. Tamte dopiero świetnie wyglądają. Kombinowałem generalnie z gruntem bardzo podobnie, około 1,5 metra, aby te sumy tutaj wyciągać. No i wyciągałem. Ten zapis to jest mniej więcej 40 minut skrócony do wersji takiej, abyście mogli spokojnie wypić kawę lub dwa kielichy i zobaczyć piękne sumy. Jest drugi na bęce! Kryśka koluje. Generalnie waga była ich bardzo, bardzo podobna. Kombinowałem, żeby złapać takiego giganta. Dzisiaj mi się nie udało. Polowanie w nocy ma swoje plusy również. Cisza na akwenie, spokój, nie ma żadnych turystów. Czasem się ktoś zdarzy, ale jest tak pijany, że generalnie zaśnie na brzegu i śpi. Walka z drugim sumem. Ryba tutaj musi oczywiście trochę odjechać. Tutaj tylko spokój, relaks, żadne na chama, żadne na siłę. Jest i drugi. Jeżeli odjeżdża, to odjeżdża. Robić tylko tak, żeby dobrze pracowała wędka i hamulec w kołowrotku, czyli dobrze mieć ustawione. Ciutek dasz za mocno, bach i po barku. Ciutek za słabo, ryba będzie ciągnąć 200 metrów, bo tyle jest żyłki na kołowrotku. Trzeba wszystko bardzo dobrze ustawić. Oczywiście pamiętajcie o tym, że na tym akwenie są też bestie. Dużo, dużo, dużo większe. I tam jeden błąd z kołowrotkiem. I nawet piosenki o tobie śpiewać nie będą. Kombinujemy dalej. Widać tutaj akurat głębokość 2,8 metra. No i to mniej więcej taka dziurka jest. Kombinowałem z tym, że czy tam nie dać w ogóle tak, żeby było nad tą dziurką. Tą sprawę Kryśka jeszcze musi tutaj obadać. Gdzie generalnie jesteśmy, skoro jesteśmy więcej w połowie naszego odcinka? W Malezji. Fishing Sim Worlds macie Tajlandię. Tu w tej grze macie Malezję. Generalnie oba te akweny są jednymi z najładniejszych akwenów w grach wędkarskich. No i oczywiście zacięcie. Tutaj najlepiej zaciąć bardzo dobrze. Dobrze zaczniesz, masz więcej czasu na więcej możliwości na wygranie walki. Czasem się nie uda dobrze zaciąć. Czasem nie uda się, a rybę wyholujesz. Czasem uda ci się dobrze zaciąć, perfekcyjnie, a przegrasz walkę. Najtrudniejsze ryby, jakie tutaj są, to oczywiście arapaimy. Ale to też nie do końca. Tutaj jest paku. Paku jest bardzo agresywne, paku jest bardzo nerwowe. Nawet najmocniejsze zestawy. Trzeba cholernie uważać. Paku potrafi spakować wszystkich. Te sumy to jest bardzo cenna ryba na tym akwenie. Arapaima również. Jest tutaj pewna ryba też, na którą kiedyś dawno temu Stanisław mówił ryba oko. Jest to ryba brzydka, ale cenna. Ale jest tutaj też bas. Jeden z najpiękniejszych basów i w ogóle jedna z najpiękniejszych ryb, jakakolwiek, gdziekolwiek się pojawiła w grach wędkarskich. Oczywiście jego tutaj trzeba łapać na spina. To już i zupełnie inna przygoda. Dzisiaj sumy, które w zasadzie w nocy, które Krystyna tutaj łapie, mająca świetny nowy kapelusz, to generalnie podobna waga, trzymająca się około 20 kg. Kombinowała tutaj, ja też kombinowałem złapać większy. Niestety tej nocy nie udawała się złapać jakiegoś dużego, naprawdę dużego suma. Ale kombinować trzeba. Tutaj oczywiście nigdy nie wiadomo, kiedy uderzy taka bestia prawdziwa. Jeżeli chodzi o uderzenia arapaimy, nie było nic. Nic nie podchodziła, nie pływała. W tym miejscu generalnie również ona chyba się w nocy tak nie pojawia, z tego co pamiętam. Ale trzeba sprawdzać. Czasami ryba gdzieś zabłądzi, zobaczy waszą przynętę na haczyku. Pach, ciap! I siedzi. No i walka.
Tu widać, że generalnie ta ryba aż tak mocno nie ucieka. Tak, waga około 20 kg, to ryba aż tak mocno nie zwieje. To jest zbyt mała ryba, żeby zagrozić Krystynie i jej bicepsom, jak również wence i żyłce około 19 kg. Tu musi być ryba dużo, dużo większa, aby jednak odeszła trochę, przynajmniej te jakąś odległość taką, żeby zacząć się martwić i kombinować, że jednak będzie gigant walka z tą rybą. No, ale różnie to bywa. W sumie też nie wiadomo nigdy, co na haczyk grzmotnie. Trzeba zawsze być przygotowanym na najgorsze. Ale fakt faktem, że z tymi suwami, jeżeli założyłbym żółkę 9 kg, to miałbym przygodę. I tak zamierzam i zrobić. Zobaczyć, jak to wyjdzie. No, ale mogę mieć pecha. Weźmie akurat ten największy. No i wtedy będą śpiewać o nas piosenki. No i tak jak tutaj widać, waga około 20 kg. Łapiemy go na spławi, haczyk dwójka i makrela. Czy makrela tutaj będzie lepsza od przynęty innej rybnej, którą tutaj mamy? Cholera go wie, trzeba kombinować. Mamy trzy makrela, stynka i płotka i na każdą z nich można kombinować, jak ten sum bierze. Fakt faktem, że jeżeli uderzyłem dzisiaj w nocy na suma, to i udawało mi się cały czas tego suma czerwonogonowego łapać, z czego jestem bardzo zadowolony, bo tutaj na tym akwenie też jest pewna ryba zębacz, ryba, która lubi spławik i lubi brać na makrele. Na szczęście w tym miejscu akurat tak tej nocy ona nie pływała. Ile generalnie czeka się na branie tutaj w tym miejscu i czekało się po rzuceniu spławika? Różnie. Generalnie 2 minuty to taki bym powiedział, że standard. Czasem oczywiście może być piątka. To tak też się i zdarza. I to mniej więcej taki czas. Spławik to nie grunt. Jeżeli zależałoby Ci na szybkości tutaj, 3 wędki gruntowe i zdecydowanie będzie szybciej. Ale przyjemność na spławik w tej grze jest niesamowity. Jest to fajnie zrobione. Dobrze zrobione? No, oczywiście zacięcie. Tutaj nie jest takie proste. Ja bym powiedział, że ono jest nawet trudniejsze chyba niż w Russian Fishing 4. Chociaż może porównywalne, jeżeli chodzi o to. Jeżeli chodzi o porównanie do Fishing Planet, to absolutnie nie. Fishing Planet macie, wiadomo, na wyglądzie spławika, który drży całkowicie. Bark tniemy i gitara. Tutaj zdecydowanie prościej, zdecydowanie trudniej. Najprościej chyba Fishing Planet, wędkarzu też trzeba, jak wyłączycie zacznij już inaczej uważać. No, ale do wszystkiego można się przyzwyczaić. Jest ryba, jest sum, zaczyna się walka. Wędka, gdy ryba jest daleko, kryśka przesuwa do przodu. Gdy ryba zaczyna podpływać blisko, kryśka, jak widać, wędkę odsuwa. Dlaczego? Dlatego, że żyłkę musi cały czas naciągać. Jeżeli żyłka będzie poluzowana, ryba to wyczuje, wtedy łatwo. Jednym machnięciem ogona, jednym, prawda, beknięciem i może ją zerwać. Tutaj trzeba cały czas kontrolować to, co robi ryba. A widać, że nie bardzo chce się poddać. Czasem tak jest, nawet nie taka duża ryba, a zaczyna uciekać. To nerwy. Ona czuje, że może być pożarta jutro na kolację. Kryśka akurat nie zamierzała w żadnym wypadku żadnej ryby zeżreć, a tylko złowić, dać buziaka i wypuścić z powrotem do wody. No ale ryba o tym nie wie. Nie zna zamiarów tego, co ją łowi. Czasem mogło być bardzo brutalne. Ale spokojnie. Nie jest to gigant, także ruch za ruchem kołowrotka i ryba idzie w naszą stronę. Piękny kolejny sum czerwonogonowy. One się różnią kolorystycznie. Niektóre mają takie bardzo mocne kolory, niektóre takie słabsze, a jeżeli złapiecie giganta takiego legendarnego, to on w ogóle może mieć zupełnie inne kolory. Są to ryby bardzo piękne i oczywiście w nie za dużo gier są i w ogóle na nielicznych mapach się pojawiają, bo to ryby z tropików.
Tak to oto wyglądała nocna przygoda Krystyny. Na szczęście w dżungli dzisiaj nie było tygrysa i spokojnie można było łowić. Tu, za twoimi plecami, czai się zło. Uważaj.